Tematyka tego kursu, opis, to jest ten pięcioksiąg w ogóle, tak, słowo pięcioksiąg. W ramach kursu zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z autorstwem, kompozycją i interpretacją pięcioksięgu. Wydarzenia opisane w pięcioksięgu zostaną wkomponowane w szerszy kontekst historyczny i kulturowy. Szczególnie nacisk zostanie położony na ukazanie znaczenia pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, Przymierza Abrahamowego i Mojżeszowego oraz wpływu, jaki pięcioksiąg wywarł na kształtowanie się zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Dlaczego tych 11? To może tak nam w ramach wstępu, tak? Dlatego, że 11 rozdziałów, nie wiem czy wiecie, ale 11 rozdziałów Księgi Mojżeszowej, tych pierwszych, mówiących o stworzeniu i o potopie, są najczęściej atakowanymi księgami, częściami Biblii. Tylko problem w tym jest, że wielu wierzących łyknęło to, że to jest, wiecie, symbolika i tak dalej. Tylko problem jest taki, jeśli podważymy te pierwsze 11 rozdziałów Biblii i uznamy to za mitologię, nie wiem, symbolikę i tak dalej, to całą Biblię możecie wyrzucić. Bo cała Biblia opiera się tak naprawdę na tych pierwszych 11 rozdziałach. Jeśli to podważymy, to co nam zostanie tak naprawdę do obrony naszej wiary? Nie? I tu no, duży nacisk na to będzie na pewno na tych wykładach. Celem kursu jest przedstawienie studentom niezwykłego bogactwa treści zawartych w pięcioksięgu i wyposażenie ich w narzędzia potrzebne do właściwej interpretacji dzieła Mojżesza. Studenci powinni również nauczyć się, w jaki sposób mogą zastosować w swoim życiu prawdy zawarte w pięcioksięgu. Bo to, że wiecie, jako jesteśmy chrześcijanami, to często mówimy, ja sam zresztą mówię, że głównie obowiązuje nas to, co jest zapisane w listach Pawła do Kościoła, natomiast są ogólne zasady, które są właśnie między innymi też i w pięcioksięgu, które obowiązują wszystkich ludzi na przestrzeni całej historii. Tak? Czyli nie tylko, wiecie, ludzi żyjących pod prawem, ale ludzi żyjących i dzisiaj, w epoce łaski. Będzie tak samo obowiązywało ludzi w epoce Wielkiego Ucisku czy Tysiącletniego Królestwa, które jeszcze są przed nami. Tak? To będą różne epoki, ale są rzeczy, które są dla wszystkich. I tam są opisane. Więc je też będziemy odkrywać. Jakie są wymagania? Słuchajcie, no generalnie, żeby zaliczyć dwa punkty, które będą się liczyły w szkole biblijnej Maryland Bible College, to na pewno studenci są zobowiązani do uczęszczania na wszystkie wykłady, odrabiania wszystkich zadań domowych oraz terminowego zdawania egzaminów. Czy będą egzaminy, to jeszcze się zastanowię, ale zapowiadam, że mogą być. To tyle, jeśli chodzi tak w ramach, słuchajcie, takiego wprowadzenia. Oczywiście możliwe jest tam jedna nieobecność, czy tam jedno nieodrobienie zadania i tak dalej, to już będziemy się dogadywać w ramach zaliczania przedmiotu. Czyli jeżeli ktoś chce robić na punkty, to oczywiście dajcie mi znać i no, będę was dyscyplinował do tego, żeby dobrze notatki na przykład robić, nie? A warto, słuchajcie. Dlaczego warto robić notatki? No słuchajcie, powiem wam tak. Powiem wam, jak ja na przykład przygotowywałem się do tego wykładu, tak? Bardzo prosto. Wykopałem w swojej kopalni, w swoich notatek, wykład z pięcioksięgu. Słuchajcie, tu mam gotowy wykład. To są moje notatki ze szkoły biblijnej. Każdy werset z opisaniem, co tam jest i tak dalej, to są moje notatki ze szkoły biblijnej. Słuchajcie, 30 lat temu zrobione. Dzisiaj dokładnie wam to samo wyłożę. Tu nic nie, ja to sprawdzałem, tu się nic nie da dodać, nic ująć. Po prostu wszystko trzeba zawrzeć. Także zaraz dostaniecie tą samą listę. Jeśli dobrze jesteście w pisaniu, to długopisy do ręki, słuchajcie. Dzisiejszy temat jest taki. Autorstwo pięcioksięgu. To jest ciekawy temat, bo słuchajcie, do XVII wieku, jak ktoś słyszał o księgach mojżeszowych, to wiedział, że autorem Księgi Mojżeszowej jest Mojżesz. Ale oczywiście od XVII wieku mądrzejsi teolodzy, tak zwani mądrzejsi, bo to wiecie, czas oświecenia, trzeba wszystko podważać, więc Biblię też zaczęto podważać. I nieważne, że przez wieki nazywane te księgi były księgami mojżeszowymi, my uważamy, że to jednak nie Mojżesz napisał, nie? Na przykład ktoś tak sobie strzelił. I oczywiście tam dowody z rękawa, że to nie Mojżesz. No, te dowody się da spokojnie obalić, dzisiaj będziemy obalać. Każdy atak na pierwsze 11 ksiąg Biblii
próbuje podważyć wiarygodność całej Biblii. Dlatego nie dajcie sobie wmówić, że coś tam jest symbolicznego. Bo jeśli sobie dacie to wmówić, tak naprawdę podcinacie gałąź, na której siedzicie. Bo to jest tak, że dlaczego jest takie wielkie ciśnienie, żeby to, wiecie, żeby te 11 pierwszych ksiąg Księgi Genezis podważyć? No właśnie dlatego, że wtedy podważasz autentyczność całej Biblii. No bo zobaczcie, to taka prosta rzecz, tak? Co mówi ewolucja o umieraniu i o rodzeniu się i umieraniu? Dlaczego człowiek umiera? No bo tak jest, bo tak ewolucja stworzyła, tak? A pierwsza księga Genezis, sam początek mówi, dlaczego człowiek umarł. Dokładnie. Widzicie, problem jest już zupełnie inny, tak? Jeżeli zrobimy z tego symbolika ewolucji, uznamy za fakty naukowe, to tak naprawdę nie ma problemu grzechu. To tak naprawdę po co Jezus umarł? Widzicie to? Także nie dajcie się zapędzić w coś takiego. Jeśli jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, nie wyobrażam sobie, żebyś nie wierzył w pierwsze rozdziały Księgi Genezji i to dosłownie wierzył. Dlatego, że to jest fundament tak naprawdę naszego chrześcijańskiego chodzenia z Bogiem. Tylko ewolucji nie można uznać za fakt. Słucham? A ewolucja jest teorią dalej, także to no, ciężko uznać za fakty, ma tak dużo dziur i tak dużo wymysłów, wiecie, kłamstw naukowców i tak dalej, że no, nie da się tego obronić, tak? Trzeba mieć, jak ja to kiedyś powiedziałem jednemu ateście, słuchaj, ty masz więcej wiary ode mnie. Bo ja wierzę tutaj, co jest, że to jest objawienie Boże i tutaj Bóg do nas mówi, a ty wierzysz, że wielki Bóg stworzył to wszystko, co cię otacza. Kto ma więcej wiary? Ewolucjonista, nie? Bezmyślna ewolucja stworzyła porządek we wszechświecie. Wszyscy jesteśmy cudownie stworzeni przez tą bezmyślną ewolucję. No, no trzeba mieć dużo więcej wiary, słuchajcie. Co? I nic wybuchło. Tak, i nic wybuchło, właśnie. Jeśli rzeczy zapisane w trzecim rozdziale są tylko mitem, to czy Jezus umierał za mit? No bo tam jest, wiecie, kiedy grzech wyszedł na świat, tak? W trzecim rozdziale. Jeśli to jest mitologia, Jezus, a Jezus za co umarł? Za grzechy, tak? No i co dalej? Dla nas są to fakty historyczne. I tak musimy się tego trzymać. To są fakty historyczne. To nie jest żadna mitologia, to nie jest żadna symbolika, tylko to są fakty historyczne. Inaczej nie, nasza wiara nie ma sensu. I teraz tak, jeśli Mojżesz, słuchajcie, bo mówimy dzisiaj o autorstwie pięcioksięgu. Jeśli Mojżesz nie napisał tych ksiąg, to my stajemy się mądrzejsi od Biblii. Dlaczego? Zaraz wam wytłumaczę. Powstaje pewna rysa na naszej wierze. Dlaczego? Bo Biblia nazywa te księgi mojżeszowymi. No właśnie. Widzicie, co jest, tak? Jeśli ja podważam autorstwo Mojżesza, to mówię coś wbrew temu, co mówi Biblia. Biblia w wielu miejscach, i to w Starym, i za chwilę wam pokażę, i w Nowym Testamencie, nazywa te księgi mojżeszowymi. Autorem tych ksiąg jest według Biblii Mojżesz. I tu zobaczmy taki fragment, zobaczcie. Exodus, czyli, która to jest Mojżeszowa, no? Druga Mojżeszowa, 17-14. Bóg nakazuje Mojżeszowi zapisać coś w księdze. Ale za Mojżesza nie było pisma, Mojżesz nie mógł pisać. No ciekawe, moja Biblia mówi, że było pismo i Mojżesz zapisywał. Bóg mu kazał zapisać. Bóg dał mu tablice jakie? Z czym? Pamiętacie? Z czym, nie? Co były zapisane, czy to były obrazkowy język tam był, tak? Taki, wiecie, koniki, osiołki, tak? I to było 10 przykazań, tak? Nie? Po prostu, nie, były zapisane, było pismo. I co więcej, to naukowcy sami sobie trochę zaprzeczają, atakując coś takiego, bo tak naprawdę sami twierdzą, że wcześniejszym pismem jest pismo, które to było, czy nie wiem, czy... A, jest tutaj, dobra. Kodeks Hammurabiego. Słyszeliście o czymś takim? W XVIII wieku... Słuchajcie, twierdzi się, że to jest kodeks z XVIII wieku przed naszą erą. Kiedy Mojżesz zapisywał te słowa? XV. Trzy wieki wcześniej już był kodeks tego Hammurabiego. Istniało już pismo w Babilonie. Dlaczego w Egipcie ludzie nie mogli pisać? Powiedzcie.
skoro mówi się, że to jedna z pierwszych kultur, tak? Czy Mojżesz był wychowywany na dworze Faraona? Był biegły w tym, co, czym się zajmowali Egipcjanie? Oczywiście, że tak. Dlaczego się uważa, że niepiśmienny gościu? Tak? Przez 40 lat był wychowywany jako dziecko Faraona. Jeden z najważniejszych ludzi w Egipcie, tak? Miał dostęp do wszelkiej wiedzy egipskiej. I do pisma tak samo. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, tak? Dalej, Exodus 24:4 sobie zapiszcie. Jest napisane, Mojżesz spisał wszystkie te słowa Pana. Nie zapamiętał je i przekazał ustnie, tylko je zapisał. Dalej, Exodus 34:27. Pan do Mojżesza powiedział tak, spisz sobie te słowa przymierza. To Bóg mu nawet nakazał, słuchajcie, spisać. Nie, że Mojżesz wpadł, a genialny, zrobię sobie notatki z tego, co mi dzisiaj Bóg przekazał. Nie, Bóg mu powiedział, zapisz te słowa przymierza. Dlaczego, słuchajcie, to jest ważne, że Bóg zostawił nam właśnie przymierze mojżeszowe, zakon, prawo mojżeszowe. Dlaczego kazał zapisywać? Co myślicie jest bardziej wiarygodnym przekazem przez setki lat? Zapisane słowo czy przekaz ustny? Dlaczego mamy tak dużo bajek, legend i mitów? Bo to są przekazy ustne. I co one mają to do siebie? Że przez wieki uległy zniekształceniu. I na przykład jak mamy legendę o jakimś tam, nie wiem, Szewczyku, Dratewce i tak dalej, to podejrzewam, że była jakaś prawdziwa historia, do której przez wieki dobudowano, wiecie, legendę, tak? Upiększono ją. To tak jak jest z życiorysami trochę tych świętych katolickich po prostu. Czytasz ich życiorysy, wow, idealnie ludzie, normalnie nigdy nie zgrzeszyli. A później czytasz prawdziwą historię gdzieś tam zapisaną, nie wiem, w jakichś księgach, się okazuje, że wcale tacy fajni nie byli. Ale to tak jest, zobaczcie, wielu ludzi na przykład gloryfikuje Józefa Piłsudskiego, tak? Naszego bohatera narodowego i tak dalej. Ludzie obrazki prawie się modlą do niego, niektórzy tak są zakręceni. Ale jak sobie poczytać jego życiorys, wiecie, co mój dziadek twierdził o Piłsudskim? A był w wojsku tak w tym samym czasie, w austriackim wojsku, tak? Mówił, największa świnia w wojsku po prostu, nie? Gościu, który go osobiście znał, tak? Więc widzicie, opinia ludzi żyjących w czasach tych ludzi była zupełnie inna niż to, co później, wiecie, legendy, mity, te przekazy ustne przekazują. Nie? My upiększamy, jeżeli chcemy kogoś gloryfikować, upiększamy te osoby, a jeżeli chcemy kogoś pognębić, to go jeszcze, wiecie, jeszcze w czarniejszych barwach go malujemy, nie? Tutaj Bóg mówi, zapisuj. I nie masz skręcać od tego ani w lewo, ani w prawo. Widzicie, co Pismo robi? Nie ma odejścia ani w lewo, ani w prawo. Cokolwiek dodasz do tego, Bóg mówi, i to właśnie w Księgach Mojżeszowych grozi ci co? Te wszelkie plagi egipskie ci grożą, a jeśli coś ujmiesz, to Bóg ci ujmie z drzewa życia. Takie mamy ostrzeżenie na końcu chociażby Księgi Objawienia Jana. Widzicie to? Więc słuchajcie dalej. Pan kazał spisać Mojżeszowi. Piąta Mojżeszowa. 31, 34 do 24 do 26. Spisane słowa zakonu, czyli prawa, połóż obok skrzyni przymierza. Widzicie? Spisane przymierze, spisany zakon został złożony w miejscu najświętszym przy skrzyni przymierza. Już spisane, słuchajcie, tak? Co dalej? Czyli to znowu jest świadectwo wewnętrzne Biblii o tym, że Księgę Mojżeszową zapisał Mojżesz, tak? I dalej, słuchajcie, co mamy? Księgę Jozuego, czyli tu już nie Mojżesz pisze o tym, że sam napisał, tylko mamy świadectwo też kogoś, kto był zaraz po nim. Po śmierci Mojżesza, kto rządził w Izraelu, tak? Jozue. W Księga Jozuego, pierwszy rozdział, 7-8 werset. Jozue miał całą Księgę Mojżesza w swoim ręku. O, czyli istniała, tak? I po jego śmierci dalej była w rękach Izraelitów, nie? Ten sam Jozue, 8 rozdział, 34-35. I odczytał Jozue cały zakon Mojżesza wobec Izraela.
Czyje prawo? Mojżesza. I tutaj jeszcze ciekawe, bo już słyszałem takich specjalistów. To jest zakon Mojżesza, to nie jest zakon Boga. Słyszeliście takich specjalistów? Po co tak mówią? Bo to jest słowo ludzkie, a nie Boże. Czyli w Bożym Słowie jest Słowo Boże, ale prawo mojżeszowe nie jest Słowem Bożym. Słyszeliście takich specjalistów? Co się najedli ci ludzie, słuchajcie? Przecież wiele razy, zobaczcie, nawet tutaj w tych fragmentach, które wam przeczytałem, Bóg mówi do Mojżesza, zapisz te słowa. Czyje to są słowa Mojżesza czy Boga? Bóg mu dyktuje, on zapisuje. Jak możesz mówić, że to nie jest Słowo Boże, bo Mojżesz nam dał. To, że Bóg użył Mojżesza, żeby nam przekazać, żeby był tym aniołem takim, wiecie, anioł to jest ktoś, kto właśnie z wiadomością został posłany, tak? Tym pośrednikiem między nami a Bogiem był w tych czasach Mojżesz, to nie oznacza, że to jest jego dzieło. Tylko Bóg do nas przemawia. I teraz to jest stary, jakby świadectwo Starego Testamentu. Wiele fragmentów byście w piśmie znaleźli, gdzie jest powiedziane, że Mojżesz coś tam tak, zrobił w tych późniejszych księgach. Ale dla nas wiadomo, najważniejsze jest to, co myślał Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus uznawał księgi mojżeszowe, że są zapisane przez Mojżesza? Prześledźmy. Tak? Ewangelia Marka, 12 rozdział. To nawet otworzę wam. Że... 12 rozdział. Od 24. To jest, słuchajcie, Jezus rozmawia z Sadyceuszami, którzy podważają, że jest w ogóle zmartwychwstanie. Jezus, wiedząc, że Sadyceusze to jest taka grupa Żydów, którzy wierzą, oni twierdzą, że my wierzymy tylko w księgi mojżeszowe. Czyli te właśnie, które nas interesują. Pięcioksiąg. Tylko to jest Pismo Święte, reszta my nie wierzymy, że jest prawdą, więc nie ma zmartwychwstania, bo w księgach mojżeszowych nie ma nic o zmartwychwstaniu. Ale powiedzieli to do kogoś, kto dyktował to, także źle trafili. Odpowiedział im Jezus. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej? Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, też będą jak aniołowie w niebie. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza? O, Mojżesza! Ciekawe, nie? Jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego, jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Skąd to Jezus zacytował? Jak? Nie czytaliście w księdze Mojżesza? Tej księgi, które nawet, wiecie, fragment, żeście sobie wybrali, że to jest Pismo Święte i że to jest Boże Słowo, w tym Bożym Słowie jest też o zmartwychwstaniu. Bo Bóg nie jest Bogiem ludzi martwych, tylko żywych. Mówi, Bóg się przedstawia i Mojżeszowi mówi, ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie byłem Bogiem, tylko jestem ich Bogiem, bo oni żyją. Proste, nie? Proste, ale to trzeba z autorem czytać, nie? Trzeba mieć Ducha Świętego, żeby takie proste rzeczy widzieć, nie? Marka 12, to było od 24 do 27. Kolejna rzecz. Na czym oprzesz swoje życie? Na tym, co mówią ludzie, czy co Słowo Boże i co mówi Jezus, tak? Na czym opierasz swoją wiarę? Kolejny fragment z Jana, 5 rozdział. Też fajne. Lubię te fragmenty, słuchajcie, gdzie Jezus się powołuje na Mojżeszowe. Są bardzo mocne. 5 rozdział, 45-47. Tam Jezus mówi, Jezus znowu się kłóci z faryzeuszami tym razem, a nie z sadyceuszami. A może od 39, żebyście załapali, co tutaj Jezus mówi. Badacie pisma. Jakie pisma? Jakie pisma były dostępne za czasów Jezusa, tak? No, Stary Testament. On mówi tak, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, mówi Jezus. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, w co mają mu wierzyć? No w księgi, które napisał, tak? Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. O czym mowa jest? Słuchajcie, w księgach tych pięciu, które będziemy tutaj na tym wykładzie badać, słuchajcie, jest mnóstwo proroctw na temat Jezusa. To nie jest jedno proroctwo, tam jest mnóstwo proroctw na temat Jezusa i pierwsze proroctwo na temat Jezusa, jak myślicie, gdzie się znajduje? Pamiętacie? Genezis, trzeci rozdział, zaraz po upadku. Od razu proroctwo o Jezusie. No, tak, tak, tyle tego tam jest, słuchajcie. Tu jest ciekawe. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, mówi Jezus. O mnie bowiem napisał. A jeśli Jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Widzicie, co tu jest powiedziane? Jeśli nie wierzysz w pierwsze 11 rozdziałów księgi Genezis, że to jest Boże Słowo, to nie uwierzysz w Jezusa i nie możesz być zbawiony. Rozumiesz to? Widzicie, jak to jest ważne i dlaczego szatan tak to atakuje? Tu Jezus mówi, jeśli Jego pismom, czyli Mojżesza, nie wierzycie, jak słowom Jezusa uwierzysz? Widzicie, że to jest powiązane? I co jest jeszcze jeden taki fragment wam pokażę. To akurat dzisiaj sobie przypomniałem, bo często używam tego fragmentu na pogrzebach. Łukasza. W Łukasza 16 rozdział. Pamiętacie opowieść o bogaczu i Łazarzu? Nie przypowieść. Tu cały czas z uporem maniaka. Ja wiem, że w naszych Bibliach ktoś dopisał podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Ta historia nie ma w ogóle żadnych sygnałów, że to jest podobieństwo. Jezus opowiada prawdziwą historię. Podajcie mi chociaż jedno podobieństwo, gdzie użyte jest imię, że ktoś, wiecie, o imieniu takim. Znacie takie podobieństwo? Bo nie ma. Tutaj jest powiedziane, że był żebrak o imieniu Łazarz. To jest prawdziwa historia, to nie jest podobieństwo. I słuchajcie, tutaj Jezus opowiada o tym, co się z ludźmi działo w Starym Testamencie, jak umierali. Wszyscy szli do Hadesu, jedni trafiali do miejsca, gdzie byli zbawieni, inni szli do miejsca, gdzie już byli potępieni i tylko potępieni tam byli i nie było możliwości zmiany pośmiertnego przeskakiwania przez czyściec gdzieś tam. Nie ma czyścia tam. Nie ma. Po prostu jest tu albo tu jesteś. Za życia zadecydowałeś. I tu ta cała historia, słuchajcie, Łukasza w 16 rozdziale, te słowa końcowe są piękne. Słuchajcie, tak próbujcie je zrozumieć. To jest rozmowa Abrahama, który jest w miejscu zbawionych, z bogaczem, który cierpi męki, który też jest Żydem. Jeden i drugi jest Żydem. I Abraham mówi mu coś takiego. Ten człowiek, który przeżywa męki już w piekle, w miejscu, gdzie są potępieni, mówi coś takiego do Abrahama. Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Czyli prosi Abrahama, żeby posłał Łazarza, żeby on, wiecie, zmartwychwstał i powiadomił jego braci, żeby nie trafili do piekła, żeby ich ochronić. Słuchajcie, co Abraham mu na to odpowiada? Posłuchajcie tego. Rzekł Abraham. Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Co za odpowiedź? Powiadom, wiecie, tych, co trzeba, nie? Uratuj im wieczność po prostu, żeby nie trafili do jeziora ognia, tak? Wiecie, co tu jest powiedziane? Tak. Zatem mówi tak, nie ojcze Abrahamie, a jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. Abraham mu odrzekł tak, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Widzicie, jeśli ludzie nie wierzą w to, co jest zapisane w Starym Testamencie, to, co jest zapisane w Pięcioksięgu, to choćby zobaczyli cud,
Jezus zmartwychwstał, czy nie? Choćby ktoś zmartwychwstał. Uwierzyli w Niego? Słuchajcie, uwierzyli generalnie w Niego ci, co już wierzyli w to, co było zapisane w Starym Testamencie. Nie jest tak? Pamiętacie eunucha, który jechał drogą? Dlaczego uwierzył w Jezusa Chrystusa? Co on czytał? Czytał Stary Testament. Czytał fragment ze Starego Testamentu, który był proroctwem na temat męki Jezusa Chrystusa. I on to wierzył, chciał to uwierzyć. Szukał, Panie, tam Filipa pyta, Panie, o kim tu jest mowa? Izajasz mówi o sobie, czy o kimś innym? I od tego fragmentu Filip głosi mu Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który wypełnił dosłownie to proroctwo. I to jest tak samo z księgami mojżeszowymi. Jeśli nie wierzysz, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, choćby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą. Widzicie, jaką moc mają te słowa? Nie wolno nam olewać jakiegokolwiek fragmentu Pisma Świętego. Stary Testament jest tak samo ważny jak i Nowy. To jest Słowo Boże i to jest Słowo Boże. Co mówi Bóg bardzo wyraźnie do Kościoła, do nas odbieramy to jako do Kościoła, ale nie lekceważymy innych fragmentów, bo one też są ważne dla naszego zbawienia. Nikt z nas tak naprawdę prawdopodobnie nie przyszedłby do Jezusa Chrystusa, gdybyś nie miał poznania grzechów. Nie jest tak? A w jaki sposób wiesz, co jest grzechem, a co nie? Co ci definiuje grzech? Po co jest Stary Testament? Nie? Dokładnie, Stary Testament. Prawo definiowało, co jest grzechem. I Nowy Testament mówi, że temu służy prawo. Ma zdefiniować każdemu człowiekowi, że jest grzesznikiem, który zasłużył na śmierć. Po co ta definicja jest? Po to, żeby ludzie szukali zbawienia w Jezusie Chrystusie. Żeby tu szukali zbawienia. Bo prawo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ja nie chcę umierać. A On umarł, a nie zgrzeszył. Tak? Mogę się uchwycić tego, który wziął na siebie wszystkie moje grzechy i przez wiarę żyć. Widzicie, jak to jest ważne? Księgi Mojżeszowe? Jana, 1 rozdział, 17 werset. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Pamiętacie to? Tak? Tak? Ale przez kogo prawo zostało nadane? Mojżesza. Bóg użył Mojżesza. To jest Boże prawo przekazane przez Mojżesza. Tą definicję sobie zapiszcie, tak? Boże prawo przekazane nam przez Mojżesza. Jeżeli się pojawia gdzieś takie stwierdzenie, że... A właśnie, jakie w Biblii są... Jak to... Bo generalnie pięcioksiąg, czyli te pięć pierwszych ksiąg mojżeszowych, ma taką swoją nazwę grecką. Słuchajcie, pentateuchos. Pentateuchos co znaczy? Tak naprawdę znaczy pięć zwojów. Księgi mojżeszowe, księgi były przepisywane na zwojach i po prostu było to pięć zwojów mojżeszowych, tak? Pierwsza księga mojżeszowa, druga księga mojżeszowa, trzecia. One były w zwojach. I to greckie określenie pentateuchos oznacza pięć zwojów. Po hebrajsku to jest Tora. Tora, tylko że Tora nie znaczy pięcioksiąg, tylko oznacza zakon, inaczej prawo, nauka, pouczenie. Czyli nauka. I w Biblii, słuchajcie, też Tora występuje pod wieloma nazwami. One są zamienne, też nie róbcie z tego, że jakiś powie, że to jest o czymś innym, to jest o czymś innym, bo to są te same określenia tej samej księgi, którą jest Tora. Jak ona jest w Biblii nazywana? Księga Zakonu na przykład, tak? Inne tłumaczenia mówią Księga Prawa. Tak? Księgi Mojżesza, czy Zakon Mojżesza. No, tak jak mówię, prawo, a zakon jest zamiennie w różnych tłumaczeniach, tak? Więc Księga Zakonu, Zakon Mojżesza, Zakon Boży, też jest tak pięcioksiąg nazwany? Boży, o, nie Mojżeszowy, no, Mojżeszowy, a Boży to jest to samo. Nie? Więc będziemy mieć takie różne nazewnictwo w Biblii występuje, ale dotyczy tej samej księgi. Mojżesz umiał pisać, bo umieli to robić na dworze Faraona, a był on bardzo dobrze wykształconym. W Dziejach w 7 rozdziale, w 22 wersecie jest napisane, że Mojżesz został wdrożony we wszelkie mądrości Egipcjan. Czyli jeżeli istniało pismo egipskie, to był wdrożony, czy nie był? No pewnie, że był, tak? A czym się zajmował cały dniami, tak? Był uczony wszystkiego. Od wojaczki po piśmiennictwo, wszystkiego musiał
się uczyć. Więc był wdrożony we wszelką mądrość egipską. Mojżesz, ponadto, że znał wszelkie, miał wszelką mądrość egipską, nadawał się na lidera, słuchajcie, Izraela, dlatego że przez 40 lat Mojżesz znał także bardzo dobrze realia tamtejszego świata, ale znał też dobrze geografię Półwyspu Synaj. Dlaczego? Pamiętacie, czym się zajmował po tych 40 latach mieszkania jako syn Faraona? Gdzie następne 40 lat spędził? Na pustyni. Na pustyni, tak? Na której pustyni? Gdzie on latał z tymi owieczkami? Słuchajcie, Półwysep Synaj, przez który później wyprowadzał Izraelitów, tak? Dosyć, że był obyty w tradycji, wiecie, i w zwyczajach, i w piśmiennictwie, można powiedzieć, w nauce egipskiej, to jeszcze później przez 40 lat, może tak nieświadomie, ale studiował geografię, wiecie, terenów, gdzie miał później z 2-milionowym narodem chodzić, tak? Jak własną kieszeń. Co? Jak własną kieszeń znał, nie? Także przez 40 lat pasał owce Jetry, swojego teścia właśnie w tamtym rejonie. Miał także motywację, aby napisać zakon. Dlaczego? On umrze, ale po nim zostanie niezmienione słowo Boga, a nie tylko tradycja ustna, która może się zmieniać. Przecież on dostał od Boga takie przykazania. Między innymi w Księgach Mojżeszowych jest napisane, że dokładnie nic nie będziesz do tego dodawał, nic do tego, od tego nie będziesz ujmował, tak? Po prostu każde z tych przykazań miało być precyzyjnie wypełniane, żeby było zaliczone, bym powiedział, tak? Czyli bardzo drobiazgo, bardzo szczegółowo. Zobaczcie, ile szczegółów było odnośnie, nie wiem, szat kapłańskich, wiecie, tych całych ceremoniałów, jakie tam szczególiki są. Jeśli to byłaby tradycja ustna, to oni by zaraz robili zupełnie coś innego. Jeden coś zapomniał wspomnieć, drugi coś tam nie przekazał i byłoby, musiało to być zapisane. Mojżeszowi zależało na tym, by Boże Słowo, które on usłyszał od Boga. Słuchajcie, Pismo Święte mówi, że nikt więcej z ludzi nie będzie się spotykał z Bogiem, tak jak to robił Mojżesz. Mojżesz spotykał się z Bogiem, Bóg mu dyktował, on pisał. Nikt później, żaden prorok, nikt nie doświadczył czegoś takiego. Dopiero jest powiedziane, dopiero Mojżesz miał taki... miał takie proroctwo na temat Jezusa. Powiedział, takiego proroka jak ja wzbudzi wam Bóg. Jego słuchajcie. Ale takiego dopiero jak ja, Mojżesz mówi. Gdzie Bóg bezpośrednio będzie do niego mówił. Przychodzi Jezus, wypełnia to proroctwo? Oczywiście, że tak. Mamy słuchać Jezusa? Mamy bardziej go słuchać niż Mojżesza. Bo Jezus wiele razy, tak jak w kazaniu na górze, zobaczcie, Mojżesz wam mówił to, a ja wam co mówię? A ja wam mówię to, co jest ważniejsze. Nie? Także tu warto też i o tym pamiętać. Słuchajcie, dlaczego niektórzy podważają tą księgę, że to Mojżesz napisał? Dlatego, że ostatni rozdział tych pięciu ksiąg, czyli w 5 Mojżeszowa, 34 rozdział, opisuje śmierć Mojżesza. I oczywiście, wiecie, tacy ludzie, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z wiarą, nagle, o, niemożliwe, no jak Mojżesz mógł własnoręcznie opisać swoją śmierć? Czy to jest taki wielki problem? Słuchajcie, a nie mógł zrobić to Jozue po śmierci Mojżesza i dopisać taki epilog? Jak umarł Mojżesz? Wiecie, Bóg przemawiał przez Mojżesza, nie mógł przemówić przez Jozuego. Przecież Księga Jozuego też jest przez Jozuego spisana, tak? Nie mógł dopisać, mógł. Można, wiecie, inne jeszcze argumenty wyciągać, ale to nie tutaj, na razie. Przejdziemy do innego jeszcze opisu. Co jeszcze podważają? Słuchajcie, w Księdze Liczb, która to jest Mojżeszowa? W 4 Mojżeszowej 12:3 Bóg mówi o Mojżeszu, że jest najłagodniejszym, najskromniejszym człowiekiem na ziemi. Czy jak Mojżesz te słowa zapisał, to byłby skromny? Fajny argument, nie? Ale głupi argument. Dlaczego? Kto kazał? Kto mu kazał zapisać te słowa? Mojżesz o sobie napisał, czy Bóg mu kazał to napisać? Kto mu dyktował te księgi, tak? To było zdanie Boga, to była opinia Boga na temat Mojżesza tak naprawdę pod koniec jego życia. Bo to jest, słuchajcie, to już prawie 100 lat. Nie?
odkąd Mojżesz no, się urodził, tak? 120 miał, jak umierał, więc to gdzieś w tym okresie, od 100 do 120, tak szacuję, że Bóg wypowiedział opinię swoją na temat Mojżesza. O, nieskromne. No, wiecie co, zdanie Boga na nasz temat jest prawdą. Czy ty uważasz to za skromne, czy nieskromne? Nie interesuje mnie to. Jak Bóg mówi do mnie, że jestem dzieckiem Bożym, to kim jestem? Dzieckiem Bożym. Trzymaj się tego, bo to jest prawdą. Nie to, co ludzie mówią, nie to, co diabeł mówi, tylko to, co Bóg mówi, jest ważne. Więc tutaj nie widzę żadnego problemu. I kolejny argument. Słuchajcie, w Księdze Genezis, w 14 rozdziale, i to może być pewien problem, ale też to jest do wybronienia, Genezis 14:14 mówi o miejscowości Dan. Problem jest tutaj taki, że miejscowość Dan została nazwana Dan dopiero jak Jozue wkroczył do ziemi obiecanej, jak podbili ziemię obiecaną. Podbili miasto, które się nazywało, mam tu gdzieś napisane, Leszem. I jak go zdobyli, zmienili jego nazwę na Dan. No i co? Oczywiście, o, no to widzicie, Mojżesz nie mógł napisać, bo skąd wiedział, że miasto Leszem będzie się nazywało Dan, skoro to było dopiero kilkadziesiąt lat później, jak Jozue wjechał do ziemi obiecanej i podbijając ją, tak? Wiecie co, no, tłumaczenie jest też bardzo proste, tak? Jest to natchniona wstawka redaktorska z późniejszych czasów, ponieważ ludzie już nie wiedzieli, wiecie, przepisując te wszystkie zwoje, manuskrypty i tak dalej, nie wiedzieli, gdzie znajduje się miejscowość Leszem. Po prostu przepisując gdzieś w pewnym momencie, dokonali korekty, że to chodzi o miasto Dan, które do dzisiaj istnieje, tak? Kiedy to Żydzi czytali, każdy wiedział, gdzie jest Dan. Ale gdzie przed wejściem Jozuego było Dan, no wiecie, no, było Leszem, no nikt nie wiedział, tak? Więc po prostu ktoś dokonał takiej, bym powiedział, natchnionej korekty, ale to nie jest błąd, to nie jest dowód na to, że to nie Mojżesz pisał, tak? To jest zmiana tylko miejscowości. To jest coś takiego, ja sobie pomyślałem, słuchajcie, jakbym powiedział przed II wojną światową, gdzie leży Wrocław? Kto by mi pokazał na mapie, gdzie leży Wrocław? Nikt by nie wiedział, co to jest w ogóle Wrocław. Nie było takiego miasta. Nie? Bo się nazywało Breslau. Więc wiecie, my dzisiaj mówimy w przedwojennym Wrocławiu, ale nie było przedwojennego Wrocławia. Bo przed wojną nazywało się Breslau. I do dzisiaj, jak mówię, nie wiem, w Ameryce się pytają, z jakiego jesteś miasta, ja mówię, z Wrocław. Wrocław, Breslau. A, Breslau. Wiecie, i oni jeszcze niemiecką nazwę kojarzą, tak? Widzicie jaki jest problem tutaj, jakiej natury? Nie, a dla Polaków, jak zacznę używać Breslau, to nikt nie będzie wiedział, co to za miasto. Co, jakie Breslau, co to, wiesz? Wrocław, tak? I widzicie, tu był ten sam problem. Jakie Leszem, tak? Nie ma miejscowości Leszem. Jest miejscowość Dan. I to jest tylko, no to jest tylko taki problem, tak? Więc to jest tak. W Genezji 14:14 występuje miasto Dan. W Jozuego 19:47 dopiero zdobyto to miasto, tak? I ono zostało nazwane na cześć syna Jakuba od plemienia Dan, zostało nazwane Dan. I to wiedzcie, że coś takiego miało miejsce, ale to nie jest żaden argument na to, że to nie Mojżesz pisał, tak? I teraz zakończę tym, bo już chyba długo mówię, nie? Chyba czas kończyć. Słuchajcie, co jest jeszcze piękne, to że w Pięcioksięgu będziemy mieli też do czynienia, słuchajcie, z poezją, z różnymi kompozycjami, takimi literackimi, byśmy powiedzieli. To jest też w Pięcioksięgu, słuchajcie. Będziemy mieć na przykład poetyckie błogosławieństwo Jakuba w Genezis 49, tak? Pamiętacie, Jakub umiera i on tam błogosławi wszystkich swoich synów po kolei. I on tam, można powiedzieć, używa niesamowitej symboliki. To jest takie, wiecie, prorocka pieśń, poezja i symbolika. Tam jest wszystko, nie? W tym jego błogosławieństwie. Dlatego nie będziemy do tego dochodzić tak dosłownie, tak z innymi fragmentami, tylko będziemy to podchodzić do tego, jak do literatury, tak? Jak do literatury jeszcze prorockiej do tego, nie? Więc to na pewno jest też to w Pięcioksięgu, tak? Co jeszcze jest, słuchajcie? Eksodus 1:14 jest wyjście Izraela, to jest opis historyczny. 14 rozdziałów księgi Eksodus
jest dosłownie książką historyczną opisującą wyjście Izraelitów z Egiptu na pustynię, bo do ziemi obiecanej to oni nie doszli, ale wyjście z Egiptu. Eksodus 15, słuchajcie, mamy pieśń Mojżesza, to jest też poezja. Miriam od 21 wersetu, też w 15 Eksodus, śpiewa pieśń. To też jak śpiewa pieśń, to nie wiecie, to jest poezja, muzyka, tak? Do tego była melodia, to się śpiewało. I to niekoniecznie było dosłowne wszystko, co tam było, tylko po prostu oni śpiewali piękne zwycięstwo Boże, na chwałę Bożą, bo Bóg uczynił wielki cud. Rozprawił się z Egiptem, słuchajcie, największą potęgą tamtejszych czasów. Faraon zginął z całym swoim wojskiem. I to bez udziału ludzi, Żydów. Ciekawe, nie? Księga Liczb, 23-24 rozdział mówi o błogosławieństwach Bileama. Słuchajcie, obcoplemienny, człowiek nie z Izraela, został najęty, by przeklinać Izraela. Za każdym razem otwiera buzię i Bóg mu wkłada słowa zupełnie inne. Zamiast przeklinać, błogosławi Izraela. To jest piękna, słuchajcie, tak naprawdę to jest piękna nauka dla nas. Zobaczcie, jak dużo ze starego możemy zaczerpnąć. Czy jakiekolwiek przekleństwo rzucane przez ludzi, wiecie, wierzących czy niewierzących, na mnie wierzącego ma nade mną moc? Dlaczego? Bo Jezus wziął wszelkie przekleństwa na siebie, tak? Rozumiecie to? Ja nie wierzę w coś takiego. Słyszę od wierzących niektórych, o, przekleństwo pokoleń nade mną ciąży. Jeśli jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, jakie przekleństwo pokoleń? Żadne przekleństwo nie ma na to mocy. Nawet jak twoja babcia była wróżką, zębuszką, nie wiem, wróżyła, wywoływała duchy i tak dalej i cała rodzina jest pod tym przekleństwem, ty przychodząc do Jezusa Chrystusa jesteś wyrwany spod tego przekleństwa w jednej chwili. Bo ten, który jest w tobie, jest większy niż ten, który jest na świecie. Nie w tobie, tylko na świecie. I to jest ważne, i tu też to widać. Gościu kupę kasy dostał, żeby przeklinać Izraela, Bóg mu nie pozwolił. Musiał błogosławić. Mimo tych wspaniałej kasy, którą miał obiecaną, nie mógł powiedzieć nic złego, bo Bóg nie pozwolił. I tak samo w twoim życiu Bóg nie pozwoli, żeby jakiekolwiek przekleństwo miało na tą moc. I co jeszcze na koniec? Piąta Mojżeszowa, 32-33 rozdział. Pieśń Błogosławieństwo Mojżesza się też znajduje. Piąta Mojżeszowa, 34, to jest epilog, który możliwe, że dopisał Jozue. Jeśli to Bóg nie objawił Mojżeszowi, jak umiera i wiecie, i on tam opisuje swoją śmierć, bo też tak Bóg mógł zrobić, dlaczego nie? To Jozue po prostu zakończył, opisał, jak to się stało. I na tym, słuchajcie, koniec. Czy grób Mojżesza, wiemy, gdzie się znajduje? Nie. Bardzo dobrze. Skąd wiecie, że nie? Co? Nie wiemy, wiecie dlaczego? Bo szatan się układał o ciało Mojżesza, ale przegrał. Dlaczego? Bo Bóg nie pozwolił na to. Dokładnie. Ale by było pielgrzymek do grobu Mojżesza. Co za święty. Normalnie każda religia by się tukła. Słuchajcie, i muzułmanie, i chrześcijanie tłukliby się normalnie jak o tą Jerozolimę tam w XII wieku. Nie? Po prostu wszyscy by chcieli tam mieć swój kawałek grobu Mojżesza. Nie? Bóg nie pozwolił. Nie będziecie czcić żadnych ciał, tak, ludzkich. Nie będziecie sobie malować, rysować, ani tam, wiecie, magnesować czegokolwiek na grobie Mojżesza, tak? Bóg ma być w sercu, a nie na obrazkach, także, albo na jakichś tam magnesach, świętych magnesach, nie? Po prostu. To tu Bóg ma być. Pomódlmy się. Panie Boże, ja tak bardzo dziękuję Ci za tą wspaniałą księgę, za pięcioksiąg, który Mojżesz dla nas zapisał pod Twoje dyktando. Dziękujemy Ci, Panie, że całość Pisma Świętego jest Słowem Bożym, że nie zawiera Słowo Boże, ale jest Słowem Bożym i całe Pismo jest potrzebne nam do odkrywania błędów, czyli herezji, do życia w pobożności, do wychowywania w karności. Całe Pismo jest nam potrzebne. Dzięki Ci, Panie Boże, dzięki Ci za księgę Genezis opisującą, jak zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, że to nie natura, nie przypadek nas stworzył, ale jesteśmy stworzeni na Twój obraz i pięknym, cudownym dziełem każdy z nas jest. Arcydziełem Bożym jesteśmy. Dzięki Ci, Panie, za to
uwielbi się w nas. Amen.